Cześć, z tej strony FRix, a dzisiaj film z pięknie pomalowanej ła-7, który być może nauczy Was, jak być użytecznym i jak być groźnym, nawet niekoniecznie zestrzeliwując samoloty. Zaczynamy od P-47, który zaczyna po prostu nurkować. W tym momencie ja po prostu daję mu nurkować, ponieważ on tak naprawdę sam wyjął się z walki bez walki. Bo jesteśmy na wysokości, gdzie załącza się drugi bieg Ła-7, który nie jest jakoś bardzo wybitny. Widzicie, że web w lewym górnym rogu jest na szaro. No i atakujemy Spitfire'a. Teraz tak. Co Spitfire... Jakie są cechy charakterystyczne Spitfire'a? No nie są to najszybsze samoloty. Tym bardziej, jeżeli zrobię właśnie zakręt do 180 stopni. Widzę, że to jest w dodatku wersja 5C Trop, czyli wersja, która jest bardzo gruba i niezbyt dobrze uzbrojona. Przepraszam, niezbyt dobrze wyposażona, jeżeli chodzi o silnik. Uzbrojenie akurat ma dobre, no ale okupuje to tym, że jego osiągi są beznadziejne. I w tym momencie, jak widzieliście, on został zestrzelony, ponieważ zakręcił o 180 stopni i sam wyjął się z walki. I tak naprawdę... Wyjęliśmy obecnie z walki dwa samoloty, nie robiąc praktycznie jakoś nic specjalnego. I daliśmy naszemu teamowi przewagę. Obecnie widzicie, że uniknąłem jednej czołówki z Wyvernem, na drugą już muszę się zdecydować, gdyż ten Wyvern nie wygląda, jakby był w stanie do mnie dokręcić. No i okupuje to połową odstrzelonego ogona. Teraz możecie zobaczyć wykres Ła-7. Czyli generalnie do 4 km ten samolot radzi sobie w miarę dobrze, oczywiście im niżej, tym lepiej. Natomiast no wyżej, no już tak 5000 to jest górna granica tego samolotu, już wyżej nie należy lecieć. Moja strategia jest taka, że wspinam się tak 15 stopni dosyć agresywnie, żeby mieć dużą prędkość. A teraz najlepszy mem z mojego Discorda, link w opisie. Tak, głupi humor to jest zdecydowanie mój typ humoru. Generalnie mnie śmieszą albo bardzo głupie rzeczy, albo bardzo inteligentne rzeczy i to raczej leży w tej pierwszej kategorii. Ale tak, mamy nad sobą dosyć sporo przeciwników, to jest norma, jeżeli latacie Ła-7 tak jak ja, czyli wspinacie się dosyć agresywnie, czyli nie wspinacie się jakoś bardzo optymalnie, tylko staracie się trzymać dosyć dużą prędkość. No widzicie, mamy P-38, mamy XP-50 i mamy chyba tam Mustanga jeszcze, gdzieś tam był. Nie, przepraszam, to Spitfire. No i w tym momencie jest dosyć średnia sytuacja, bo jestem tutaj praktycznie sam. Ale oczywiście, jak to mówi Pudzian, tanio skóry nie sprzedamy. Także po prostu obecnie zachęcam ich do walki. I od razu muszę Wam powiedzieć, że jeżeli wiecie, jak się prezentować defensywnie, to już zmniejszacie szansę, że ktoś Was zaatakuje. Ponieważ jeżeli umiecie dobrze wykonywać manewry defensywne, to jesteście bardzo trudnym celem. P-38 leci. No i tutaj liczyłem, że uda mi się go trafić. Niestety mały spoiler, trafić mi się go nie udaje. I w tym momencie wiem już, że XP-50 na mnie leci, więc muszę od razu skierować swój nos w dół i nabrać prędkości, no bo tylko i wyłącznie prędkość jest w tym momencie moją obroną. Na szczęście Jak-3 wykorzystuje to, że tak naprawdę wyeliminowałem z walki tego P-38. No i możemy się teraz skupić na XP-50. XP-50 teoretycznie ma przewagę, jeżeli chodzi o moc nad nami dwoma, o tak powiem, bo nie chcę się plątać jakoś leksykalnie. Natomiast robi bardzo głupią rzecz, natomiast no, w XP-50 nawet głupie rzeczy czasem wychodzą. Ale zobaczcie, ten manewr, defensywna spirala, jest jednym z najmniej znanych manewrów, albo manewrów, które ludzie powinni używać, a nie używają. Gdyż sprawia to, że przeciwnik musi się naprawdę wysilić, żeby w Was trafić, gdyż prezentujecie mu bardzo mały profil i w dodatku przeciwnik musi skierować do Was nos, czyli skierować nos w dół. Czyli jeżeli chce Was zaatakować, to musi dosyć agresywnie stracić prędkość. No i w tym wypadku XP-50 popełnia błąd i oddaje nam swój ogon. I tak naprawdę defensywa daje nam fraga. La-7 jest akurat bardzo dobrym samolotem, gdyż jeżeli się w nim bronicie, to zmniejszacie pułap, a im bardziej zmniejszacie pułap, tym bardziej wyrównujecie wasze szanse, gdyż La-7 jest po prostu energetycznym potworem na właśnie tych niskich pułapach. Znowu, zaczynamy w okolicach 4 km i mamy przeciwników nad nami. Jest Bf 109, który mnie atakuje. Chciałem polecieć na tego Bearcata, ale no jednak moja skóra jest mi droga. BF nie trafia, tutaj troszeczkę źle wykonałem unik, gdyż wykonałem go dosyć jednopłaszczyznowo, ale nieważne, udaje mi się przeżyć. Chciałem wyjść do tego BF-a, ale w walce pionowej La-7 nie jest najlepsze, a tym bardziej jeżeli jesteśmy na drugim biegu naszej sprężarki, która no po prostu sprawia, że nasz silnik powyżej 4 km nie silnikuje. Obecnie sytuacja wygląda niezbyt różowo, gdyż mamy P51D i 2 BF-y na ogonie, także robimy to, co robi dosyć dobrze, czyli trzymamy prędkość, zniżamy pułap i wykonujemy po prostu defensywną spiralę. I w tym momencie P-51D zostaje zestrzelone przez Spitfire'a. Także to bardzo, bardzo dobrze, to mi się podoba. No i obecnie dalej trzymamy energię i bronimy się przed następnymi atakami BF-ów. W tym momencie stwierdzam, że ta walka i tak sprowadzi się do gleby. Więc korzystam z sytuacji i po prostu przerzedzam team przeciwnika na tyle, na ile mogę, gdyż tamci i tak muszą mnie dogonić, z czym będą mieli spory problem, jeżeli wyrównam stany energii, a jakby jeden mniej przeciwnik to zawsze jeden mniej przeciwnik. Tak, bez budulca nie ma pałacu, a bez pałacu nie ma pałacu. BF 109 G6 atakuje. No i w tym momencie wciągamy go w małą walkę, stracił troszeczkę energii i dalej, tutaj też mogłem do niego wyjść, ale bałem się, że w okolicy są jego koledzy, więc po prostu tego nie robię. I dalej trzymam energię i daję sobie jakiś tam margines w wypadku, gdyby jakiś czynnik losowy typu, nie wiem, jakaś losowa kurwica spadła na mnie z 4 km, to daję sobie możliwość posiadania jakiejkolwiek zdolności uniku przed tym. Także widzicie, że BF-109 panikuje, ponieważ wyszedł do niego Spitfire. BF-109 próbuje uciec w prostej linii od Spitfire'a, co jest dosyć dobrą strategią, natomiast nie przewidział tego, albo przewidział tego, ale przewidział to i tak naprawdę zdaje sobie sprawę, co się z nim dzieje, ponieważ uciekając w prostej linii nie uciekniecie przed La-7, która jest dużo, dużo szybsza od BF-a. No może nie dużo szybsza, ale jakieś 40 km, no w sumie to jest dużo, 40 km szybsza. Więc na spokojnie możecie na poziomie gleby BF-a gonić. Widzicie, nawet przyłącza się druga La-7, która sprawia, że BF-109G postanawia po prostu popełnić tiramisu. No i widzicie, że przez całą bitwę byłem w pozycji defensywnej, a mimo to tak naprawdę tą bitwę wygraliśmy jakimś cudem. I tutaj przez resztę bitwy tak naprawdę tylko i wyłącznie sprzeczał się na czacie z panem Bruce. O, tamten Bruce P, który ma 3000 zestrzeleń na tym głupim Jak-9U i jego jedyną strategią, którą zaprezentował w tej bitwie, jest uciekanie do własnego lotniska przed BF-em 109, żeby potem na niego zawrócić i go zestrzelić, kiedy BF-109 zostanie uszkodzony przez pelotki na lotnisku. Tak jakby Jak-9 na niskim pułapie nie był szybszy od BF-a i nie skręcał lepiej od BF-a. Co za młotek. I taki człowiek ma 3000 zestrzeleń i chyba 500 śmierci na tym Jak-9U. Irytuje mnie to. No, ale tak czy owak. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Czołgiem i do usłyszenia.